Dzień dobry, z tej strony Złomnik, witam w roku 2021, albo Zozi, jak kto woli. W tym odcinku przyjechałem do wsi Bełchów, żeby wam opowiedzieć o tym, że pick-upy są bez sensu. Bełchów jest to dosyć dziwna wieś, ponieważ za bardzo nie prowadzi do niej żadna główna droga i w dodatku cała jest zbudowana na planie kwadratu, a nie jak zwykle wsie są zbudowane tak, że jest jakiś taki słoneczny układ, że jest skrzyżowanie i od niego się rozchodzą ulice. To tu jest plan kwadratu jak w Ameryce Południowej, potem to wam pokażę, ale nie jest nawet w połowie tak dziwna jak Mazda B2200 diesel. Ale zanim do samej Mazdy przejdę, to wam opowiem trochę o pick-upach. Pick-up truck albo delivery truck, to jak ktoś nie wie, to jest taki samochód, że ma kabinę, a potem ma otwartą skrzynię ładunkową, tak jak ta skrzynia, na której teraz tutaj sobie kucam po słowiańsku. No i takie samochody w Europie są bardzo mało popularne z wielu powodów, natomiast są absolutnym hitem i przebojem w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i w południowo-wschodniej Azji, gdzie centrum, takim ośrodkiem w ogóle pick-upów jest Tajlandia, gdzie 50% samochodów na drogach to są właśnie pick-upy. No i teraz dlaczego pick-up jest bez sensu? No w europejskich warunkach dlatego, że paka jest otwarta, a u nas pogoda jest taka mało zachęcająca. To znaczy można wozić na pace coś ewentualnie, co się nie uszkodzi z powodu deszczu, wiatru i tak dalej. Poza tym na pace można wozić głównie rzeczy, które są duże i ciężkie, albo nie wiem, jakieś sypkie, albo coś takiego. Nie chodzi o sypkie samochody, tylko o sypkie jak na przykład piasek. No bo jak będziesz tutaj wozić jakieś drobne rzeczy, które są wartościowe, to ktoś po prostu może podejść i to normalnie sobie zabrać. Więc pick-up jest bez sensu o tyle, że paka jest otwarta, więc zaraz zaczynamy kombinować, że w sumie wypadałoby tę pakę zabudować, zamknąć jakimś takim top-boxem, taką zabudową, one są popularne u nas w Europie, do pick-upów. Z tym, że wtedy się już okazuje, że już lepiej mieć po prostu busa, dostawczaka, blaszaka, który robi to samo, jest mniejszy, mniej pali. Konstrukcja tego wozu jest zbyteczna, wystarczają auta samonośne i w europejskich warunkach taki samochód jest autem dwuosobowym, podczas kiedy przypuśćmy w Azji, czy w Afryce, czy nawet w Ameryce Południowej, taki samochód jest autem wieloosobowym, bo dwie osoby czy więcej jedzie w kabinie, a z tyłu na pace jedzie tyle, ile się zmieści. Więc takie samochody się u nas w Europie nie sprawdzają, a mimo to ktoś w Finlandii sobie kupił taką Mazdę B2200 i nią jeździł przez wiele lat. Tutaj jest jeszcze naklejka dealera fińskiego, gdzie jest napisane Jukolain Auto Huolto Nurmiari Rihimaki. To na pewno coś znaczy. I jest oczywiście bardzo modny w pick-upach. To musi być, zwłaszcza w latach 90., 80. Wielki napis z nazwą marki z tyłu, tutaj na burcie. Jak kojarzycie pick-upy, właśnie Toyota Hilux miała wielki napis Toyota, Chevrolet, wiadomo, Chevrolet i tak dalej, i tak dalej. W Europie tak naprawdę jedynym rynkiem, gdzie takie pick-upy szły, to przez lata była Grecja. Jak się pojedzie do Grecji, to takich samochodów na tych wyspach greckich, takich już dojechanych na maksa, tam wszystko odpada i tak dalej, rdza i się w nich, z nich sypie, a one dalej jeżdżą, to jest ich cała masa. Jako że ta Mazda przybyła do nas z Finlandii, to zapoznam was teraz z paroma istotnymi wyrażeniami motoryzacyjnymi w języku fińskim. Pompa wtryskowa. Ruiskutus pumppu. Dobra, teraz o samej Mazdzie. Ogólnie w Mazdzie literka B oznacza, że to jest pick-up i Mazda zaczynała w ogóle od samochodów, czy raczej pojazdów typu pick-up, bo pierwszym pojazdem silnikowym Mazdy był motocykl trójkołowy, taki z paką z tyłu, taki bardzo wielki. On stoi sobie w muzeum w Augsburgu Mazdy, jakbyście kiedyś tam byli, tego zobaczcie. Potem te motocykle trójkołowe zyskały dachy i stały się trójkołowcami towarowymi, a potem to już po prostu poszło stąd i normalnie Mazdy sobie produkowano chyba pod tą linią B, tam od lat 60. wczesnych, aż do późnych lat 2000. No i zasadniczo jest tak, że B to jest pick-up, a potem jest pojemność silnika, czyli B2200 to jest 2.2, w tym przypadku to jest 2.2 diesel. I teraz ta generacja, która się nazywa UF, robili ją od 85 do 98 roku. Tu się patrzę na Wikipedię, żeby było, że jestem mądry. I przeczytam wam, ile ona miała nazw. Ford Courier, Ford Rider, Ford Marathon, Mazda Bravo, Mazda Thunder, Mazda Fighter, Mazda Magnum, Mazda Prosit, Mazda Forta i jeszcze w Chinach składali ją pod nazwą, zaraz wam powiem, Tianti Thunder Virgo. Parę zbytecznych ciekawostek, na przykład była wersja zamknięta, takie wielkie kombi można powiedzieć, to nazywało Mazda Prosit Marvi albo Ford Rider, ale miało tylko kierę z prawej strony. A jeszcze inną ciekawostką jest to, że na rynku południowoafrykańskim składali ten samochód
z silnikami 3.0 i 3.4 V6 fordowskimi, także to z V6, to już ma taki naprawdę amerykański klimat. A oprócz tego był to też jeden z niewielu samochodów, które produkowano w Zimbabwe. I w tym Zimbabwe składano go takiej postaci CKD z silnikami 1.6 i z 1.8, także południowa Afryka miała 3.4 V6, a Zimbabwe miało 1.6, takie wiadomo dla farmerów typowo. No i to jest chyba wszystko z ciekawostek o tym samochodzie. Aparat zapłonowy. City ty slajte. Ogólnie widać, że to jest auto do roboty, bo tylny zderzak jest z takich metalowych profili po prostu pospawany i służy chyba naprawdę do zderzania się. Tutaj są takie fabryczne, bardzo ładne relingi, one są po to, żeby sobie zamontować właśnie taką tutaj jakąś plandekę i dzięki temu tę pakę mieć zamkniętą. No i typowa burta się po prostu otwiera, ta burta do dołu i sobie tak o, spoczywa, można na niej stanąć, się nie załamie, mam nadzieję, nie sprawdzałem. A tutaj na pasę są takie haki do mocowania różnych rzeczy. O, i to właściwie tyle w tylnej części samochodu, nic ciekawego tu więcej nie ma. No ale mimo, że to pick-up roboczy, to musiał być chrom. Lata 80. późne to jednak czasy, kiedy chrom rządził. I tutaj jest chrom przy szybie i jest chrom wokół tutaj szyb. O, patrzcie, jak bogato to wygląda. Taki premium trochę. Klimy nie ma, bo się w Finlandii nie przydawała, ale za to są uchylne szyby. O, wspomaganie kierownicy. Och, ja ustę Hostin. Teraz, dlaczego taka kabina? Przepraszam, zimno mi w łapy trochę. To się nazywa Cab Plus albo King Cab i to jest taka półtorej kabiny wersja w pick-upie. Wtedy jeszcze w tamtych czasach, w latach 80., chociaż to jest akurat 92 rok, ale nieważne, nie była popularna wersja z drzwiami przednimi i tylnymi, tylko się właśnie robiło taką wersję półtorej kabiny i ona ma normalne dwa miejsca z przodu. Na niektórych rynkach chyba była ławka z przodu, ale nie jestem dokładnie tego pewien. A z tyłu nie było zasadniczo nic, albo też na niektórych rynkach były takie małe, rozkładane, malutkie krzesełka bokiem do kierunku jazdy, bardzo ciasne, bardzo nieprzyjemnie się na tym jechało, no ale miejsca były, więc można było zabrać więcej osób. Więc będzie to dość nietypowy test siadania za samym sobą, ponieważ tutaj z tyłu nie ma żadnych siedzeń, ani foteli, ani krzesełka, ani ławki, więc po prostu usiądę sam za sobą na podłodze. W tym celu muszę trochę otrzepać buty, sorry, kulturalnie. I tutaj się przeciąga nogi i tutaj w wersjach osobowych było krzesełko, siedziało na tym krzesełku i się jechało o w takiej pozycji, co powiedziałbym jest skandaliczne. Ciężka to jest robota, powiem. W tej wersji tutaj oczywiście jest po prostu bagażnik, schowek taki, można powiedzieć, na jakieś drobiazgi i nawet tutaj jest dodatkowa przestrzeń na apteczkę, na trójkąt, na rękawiczki i tak dalej. Niewielka, ale zawsze jest. Wał napędowy. Veto Akseli. Fajnie, że to ma opony Ranger i się nazywało Ford Ranger też. To jest genialnie śmieszne. Tutaj jest w ogóle oczywiście konstrukcja ramowa. Tutaj widać podłużnicę tej ramy. Zawieszenie tylne jest wiadomo na resorze piórowym. No i jakby obecność tej ramy sprawia, że ten samochód ma wyższą podłogę i w części pasażerskiej. I ta paka też jest wyżej po prostu. No ale rama była po to, że ten samochód był tak naprawdę na rynki, gdzie drogi są beznadziejne. Na jakieś właśnie Tajlandię, na jakieś właśnie australijski Outback czy Afrykę Południową, gdzie te drogi były straszne. No i po to to było na ramie. No w Europie ta rama była zupełnie zbyteczna. Zwłaszcza, że to w ogóle jest 2WD. Tutaj z przodu nie ma żadnego dyferencjału ani niczego, więc napęd jest tylko na tył. Nie bardzo wiem, do czego są tutaj takie elementy z przodu wystające. O, do mocowania czegoś, czy diabli wiedzą. Być może są to po prostu zaślepki pod mocowanie tak zwanego kangurka, czyli rubar, czyli tych wielkich rur z przodu, które służą do spychania kangurów z drogi w Australii. Dobra, pod maskę marsz. Nie ma czasu, nie będziemy cały dzień w Bełchowie siedzieć, nie? O, o Jezu, jaka ciężka maska! O cholera! Albo ja straciłem siłę przez te święta wszystkie. O, dobra, jest. No więc tak, to jest diesel, nazywa się R2. Ma 2200, czy tam 2184 chyba centymetry sześcienne pojemności. I jest to typowy diesel do zastosowań dostawczych, użytkowych. Był w Mazdzie Bongo, czyli w takim busiku. I normalnie tutaj ma pompę wtryskową, wtryskiwacze w komorę wirową, czyli najbardziej klasyczny typ diesla z lat 80. Bardzo ładny, bardzo niezniszczalny. Jestem ciekaw, czy są do tego jakieś części,
A najlepsze jest to, że tutaj na górze na nim jest napisane wszystko po japońsku, jest objaśnione wszystko, wszystko wiadomo, można zrozumieć łatwo. O. Tu jest dolot, bardzo fajny, filtr powietrza, taki okrągły, z mocowaniem jak w dawnych czasach na śrubę typu motylek. Jest to oczywiście filtr, który można sobie czyścić za pomocą sprężonego powietrza. Jest tutaj napisane element cleaning, do not rap, beat or drop air. I to jest genialne, bo jest rap, jest beat i jest drop the mic, więc zaraz jakieś rapsy wymyślę na temat tej Mazdy. Właściciel się dowiedział, że musi wymienić reflektory. Jak się o tym dowiedział, to był cały chory i był do tej czynności naprawdę nieskory, bo myślał, że problemy z tym będą fatalne, ale się to okazały reflektory uniwersalne. Także rapsy już mamy za sobą. Reflektory są jak z malucha, ale tak naprawdę nie. Są to po prostu typowe japońskie prostokątne reflektory, które występują we wszystkich samochodach japońskich z lat 80. i w mojej Toyocie, i w tej Mazdzie, i w wielu innych. Może i maska jest ciężka, ale te siłowniki są tak zatarte, że i tak się trzyma w górze sama. A może właśnie dlatego tak się trudno podnosiło, bo były zatarte siłowniki, nie wiem. Ale zamykamy. Stworzeń wahacza. Keinu tappi. Dobra, do środka wsiadamy. Szkoda czasu. Nie będziemy cały dzień w Bełchowie siedzieć, chyba już to mówiłem. O, auto jest oczywiście w środku biedne jak święty turecki i ma pozycję za kierownicą dosyć dziwną, no bo jest ta rama i się siedzi wysoko i podłoga jest wysoko i fotel jest dosyć nisko, więc no nie jest to super wygodne. I ma ogromną kierownicę i jest to samochód bez wspomagania kierownicy, chociaż jest wielkim pick-upem, ogromnym, ciężkim i ma wielkie, szerokie opony, ale nie ma wspomagania. I jest to jedyny samochód, który widziałem w swoim życiu, który nie ma wspomagania kierownicy, ale ma podgrzewane fotele. Bo tutaj się znajduje włącznik, o tutaj właśnie jest on, i tutaj mówi mi człowiek, że fotele się podgrzewają obydwa, że po włączeniu tego włącznika oba fotele się grzeją, bardzo dobre, bardzo przyjemne. Nie wiem, po co się grzeje prawy, kiedy nie jedzie pasażer, ale nie ma znaczenia. W Finlandii to musiało być naprawdę przydatne wyposażenie. Bardzo ładna jest kierownica z tym obszyciem takim tutaj. Znaczy one jest fejkowe, czyli lipne, czyli to jest kit. Ale to nie szkodzi, bo i tak to ładnie po prostu wygląda. Ale zobaczcie sobie zegary, już po prostu się biedniej nie dawały. Z prędkością już do 140, przy czym auto podobno jedzie maksymalnie około 122-123 z licznika. Więcej nie pójdzie, bo przełożenie nie pozwala, bo przełożenia są krótkie, typowo pod teren. Ale za to prędkością już jest ogromny. Przebieg 313 tysięcy km, czyli w sumie ledwo dotarty, można powiedzieć. Jest, uwaga, elektroniczny zegar, taki trochę jak w Toyotach. Zaraz to przekręcę, kluczyk się może pojawi nam ten zegar. O, proszę bardzo, pojawił się, bardzo ładny jest. Bardzo mi się podoba kontrolka kranu. O, kontrolka z kranem, chyba to jest płyn chłodzący, dokładnie nie wiem. No i ponieważ to jest stary diesel, to ma ręczne ssanie, to znaczy właściwie ręczną zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu, czy tam wtrysku, czy coś takiego, no bo w sumie moment zapłonu jest momentem wtrysku, jak to w dieslu. I normalnie na zimno wyciągamy o tę taką dźwigienkę i wtedy auto nam łatwiej odpala i równiej chodzi, potem ją wpychamy. Tak samo było w Volkswagenie T3, o którym już kręciłem film i go tam disowałem. Do dzisiaj się do mnie nie odzywają fani T3, tak są obrażeni za ten film. No i mamy po prostu normalnie tutaj sterowanie nawiewami, co jest oczywiście zrealizowane w postaci hybrydowej, jak to w Japońcach. No najczęściej to były normalnie tylko suwaki, ale tutaj jest akurat kierunek, tutaj jest zamykanie dopływu z zewnątrz, siła i temperatura. Także w każdym Audi jest inaczej. No tym można byłoby książkę napisać, jak zostały rozwiązane nawiewy w różnych autach z lat 80. Ja kiedyś zrobię taką kompilację z moich filmów, jak to się w tych autach przedstawia. Każdy ma inaczej. No i światła awaryjne na kierownicy, to znaczy na kolumnie kierowniczej. Bardzo niewygodne miejsce. No i tyle. Boczki jeszcze Wam pokażę. Drzwiowe są niezwykle ubogie. Wszystko jest szare, plastikowe i takie też do roboty widać, ale co bardzo przyjemne, to ten samochód się fantastycznie zachował. Chyba w tej Finlandii miał lekkie życie, bo naprawdę wygląda to wszystko mimo przebiegu tego 313 tysięcy km na bardzo mało zużyte. No i jest 5 biegów w manualu, czyli można lecieć. Tylko trzeba jeszcze spuścić ręczny hamulec, który jest tutaj przy kierownicy, jak to w pick-upie. O, tak. O, dobra. Głowica cylindrów. Cylindery kancy. Żeby nie było, że brakuje klimatów kolejowych w moich filmach, to spójrzcie sobie na budynek stacji kolejowej w Bełchowie. Bardzo ładny, ceglany budynek zabytkowy. Ciekawe, jakie to są lata, pewnie jakieś 20, 30, coś takiego. I zachowany naprawdę w ładnym stanie i chyba użytkowany. Także... Dobra, palimy tego klekoczącego dieselka. Jak ja dawno dieselkiem nie jeździłem.
świece żarowe, czekamy. O Jezu, jak pięknie zapala. Ależ ja lubię takie stare, klekoczące diesle. No niestety już nie bardzo mam jak nimi jeździć, ale ma świetną widoczność do tyłu ten samochód, niesamowitą po prostu. No po prostu takiego to dawno nie widziałem czegoś, potem wam pokażę. A na razie jedziemy poszukać gratów w Bełchowie. To z zewnątrz wygląda troszkę jak osobówka, ale jest to bardzo mylące, ponieważ jest to totalny ciągnik. Przełożenia są zupełnie jak w traktorze. Jadę 32 na godzinę na trójce i już mam ochotę wrzucić czwórkę. Także zdecydowanie jest to samochód do wolnej jazdy z ładunkiem na pace albo z jakąś większą przyczepą. I z pewnością nie jest to auto do pokonywania długich tras. No ale rozumiem, że takie coś musiało być. No bo jednak to było projektowane na takie rynki, gdzie i tak się szybko nie jeździ, bo w ogóle żadnych autostrad tam nie było. To oprócz tego, że to auto jest wolne, głośne, to jest też bardzo twarde. Te tylne resory są oczywiście bardzo sztywne. Jak się tam zapakuje pewnie coś na tył, troszeczkę chociaż, to pewnie się robi przyjemniej, ale póki jest pusty, to po prostu podskakuje. Akurat tutaj w Bełchowie się okazało, że są progi zwalniające, czego się nie spodziewałem. I tam przy bibliotece bełchowskiej jest taki próg podrzutowy i wjechałem sobie na niego, to tak podskoczyłem, że aż prawie głową o sufit walnąłem. O, kurczę, kręcę się po tym Bełchowie. Jest naprawdę fajny, bo jest faktycznie na planie kwadratu. Wszystkie ulice są pod kątem prostym właściwie i wieś się po prostu tak nagle kończy, tak o. Ale za bardzo żadnych gratów tutaj nie widzę. No już któreś kółko robię i znalazłem raptem Tico. Rzeczywiście niesamowite. Także jadę teraz na główny plac w Bełchowie. Poczekam, może jakiś grab przyjedzie. A tymczasem powiem wam tak. Nie bardzo widzę, oprócz oczywiście kolekcjonerstwa, zastosowanie dla tego samochodu w polskich warunkach. Czyli uznaję, że... O, jest Fiat Uno, dobra. Czyli uznaję, że jest on bez sensu. Co oczywiście znacząco dla mnie podnosi jego wartość w moich oczach, bo samochody bez sensu są najfajniejsze. Czekajcie, tam jeszcze nie byłem. A to zrobimy sobie tak, tutaj zawrócimy i pojedziemy sobie inną drogą. Samochody bez sensu są najfajniejsze, uważam. No bo na tym ogólnie polega dla mnie motoryzacja i piękno motoryzacji, że samochody powinny być dla zabawy, powinny być przyjemnością. Ja nie cierpię sytuacji, że trzeba koniecznie rano wstawać i koniecznie trzeba jechać samochodem do pracy. Teraz będzie test zawracania. Ależ on jest zwrotny, ten samochód, zobaczcie. Zawraca w miejscu jak Mercedes Baleron albo lepiej. Tylko właśnie cieszy mnie zawsze, jak spotykam, znajduję kogoś, kto ma samochód, który jest bez sensu i się z niego cieszy. To jest wspaniała sprawa. I taka Mazda też jest właśnie takim samochodem bez sensu, który daje dużo radości właśnie w tym, że jest dziwny, nietypowy. To już w sumie wszystko, co chciałem wam powiedzieć o Mazdzie B2200 i co chciałem wam pokazać w Bełchowie. Za wiele tutaj do pokazania niestety nie było, ale bardzo przyjemnie mi się tutaj kręciło, bo jest spokój i taka wiejska, sielska atmosfera. Również czułem sielski spokój jeżdżąc tym samochodem, chociaż klekocze jest głośny i powolny, ale jest to taki samochód, w którym naprawdę fajnie jest, że nie trzeba się spieszyć, on jest taki naprawdę użytkowy. I jak komuś się wydaje, że to jest taki protoplasta współczesnych SUV-ów, to nie oraz nie, a także nie. Ale i tak jest świetny i bardzo go polecam i pozdrawiam. I sklep.zlomnik.pl, jak się wam podobało, a jak nie, no to nie. Nara. Ten samochód jest za drogi. Nikt tyle nie zapłaci. Tama auto on lian kalis. Kukan ei maksa nin paljon.